Zawodnicy z całej Polski wzięli udział w zmaganiach podczas otwartego turnieju siatkówki plażowej, który odbył się na terenie kąpieliska leśnego w Zabrzu. Znaczy wszystko się zaczęło gdzieś około 4 lat temu. Moi znajomi, przyjaciele, którzy siatkówką mają, właściwie żyją siatkówką, zaraziliśmy się takim pomysłem, żeby tutaj na kąpielisku leśnym zorganizować coś, co będzie miało związek z siatkówką. To już trzecia edycja tego turnieju. Co roku staramy się, żeby była bardziej efektowna. Co roku staramy się, żeby było więcej wartościowych zawodników i to się udaje. W tym roku po raz pierwszy mamy w dniu dzisiejszym dwójki męskie, a w dniu jutrzejszym miksy, co myślę będzie dodatkową atrakcją. Pogoda dopisuje, bardzo dobre przygotowane boiska, duża pula nagród i rzeczowych, i finansowych. Myślę, że tutaj zawodnicy wyjadą stąd bardzo usatysfakcjonowani. Jak wrażenia? Super, naprawdę. Organizacyjnie jest bardzo dobrze ten turniej stworzony. No zdecydowanie trzeba tutaj być bardziej uniwersalnym, dużo więcej ma się kontaktów z piłką, nie jest się przypisanym do pozycji, tak? I na pewno można się rozwinąć. Gra się naprawdę ciężko, bo jednak na hali nie mamy żadnych przeszkód terenowych. Tutaj natomiast poza piaskiem, który są też różne piaski, różne rodzaje, prawda? Może być bardziej grząski, bardziej twardy. Nam pasuje, jak jest twardy, zbity, mokry najlepiej. Natomiast jeszcze do tego dochodzi czynnik pogodowy, taki jak słońce, wiatr. Dzisiaj akurat wieje i to naprawdę jest odczuwalne, bo trzeba po prostu brać poprawkę na swoje zagrania, szczególnie w polu zagrywki. Stworzyliśmy ten turniej z myślą o amatorskim graniu i po prostu kolejność zgłoszeń decydowała o tym, czy zawodnicy wystartują w turnieju, czy nie. Liczyłem na to, że połowa par będzie tutaj regionalnych, będzie mogło się pokazać, wiadomo, na swoim terenie. A połowa par właśnie, tak jak mówiłem wcześniej, przyjechała do nas z Polski. Są to zawodnicy nawet grający w Plus Lidze, więc poziom był zróżnicowany. Siatkówka plażowa to jest w ogóle inna dyscyplina sportu niż siatkówka halowa. Ale często zawodnicy, którzy grają na hali, decydują się, żeby pograć w przerwie pomiędzy sezonami na siatkówce plażowej, bo daje to trochę luzu tym zawodnikom, jest to też forma wypoczynku, ale także podnosi umiejętności poszczególnych elementów zawodniczych.